Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałam Wam pokazać torebkę, którą sobie ostatnio kupiłam na urodziny. Jest to torebka z firmy Corrado Martino we współpracy z Karoliną Stylizację TV, więc jeżeli jesteście zainteresowani, jak ona wygląda z bliska, co ja o niej myślę, to serdecznie Was zapraszam na dalszą część tego filmu. 3 marca obchodziłam swoje 28 urodziny i chciałam kupić sobie taki prezent, który będzie mi się kojarzyć bardzo miło z tym czasem, ale również będzie mi się trochę kojarzyć z YouTube'em. Dlatego wybrałam serduszko, tą torebkę z napisem Betty Blue. Jak ona wygląda z bliska, pokażę Wam ją w dalszej części i opowiem Wam, jak natrafiłam na tą torebunię. Otóż myślę, że większość z Was, jak jesteście na YouTubie, krążycie, oglądacie sobie filmiki, to na pewno natrafiliście na Karoliny kanał Stylizacja TV. On już po prostu ma naście lat. Myślę, że każdy oglądał jakikolwiek Karoliny film. I Karolina właśnie we współpracy z firmą polską Corrado Martino stworzyła ten oto model torebuni. Jest to model torebki Paris, serduszka. To, co mnie urzekło w tej firmie, to to, że robią personalizację. Dlatego ja sobie zrobiłam tu personalizację złotą Betty Blue, żeby mi się kojarzyło z kanałem, żeby mi się kojarzyło z Wami, z moją firmą, z tym rozwojem i z tym czasem, w którym teraz jesteśmy. A na samą torebkę natrafiłam na relacji Hani Knopińskiej, która dostała tą samą torebunię od Karoliny, z tym, że ja wybrałam wersję ze złotymi dodatkami. Tutaj w środku mamy pasek. I teraz a propos tego paska z karabinczykami. Jest to pasek, który ma już swoją określoną długość, bodajże on ma 119 cm. Ja jestem osobą niską, ja mam 1,56 m i torebka, którą noszę teraz, a ma idealną długość, bo po prostu wyregulowałam sobie ją paskiem i musiałam sobie zmierzyć, ile to jest, to u mnie to jest 115-116 cm. I napisałam do firmy przy zamówieniu tej torebki w komentarzu, że chciałabym, żeby po prostu długość tego paseczka była 116 albo bodajże 115 cm. I bałam się, że wiecie, że firma nie zrealizuje mi tego, bo gdzieś ten komentarz był na samym końcu. Tak naprawdę nie wiedziałam, czy to jest komentarz sam jakby do firmy, czy to jest jakby do paczkomatu, bo wybrałam formę paczkomatem, impostem. Ale nie, to doszło do firmy, ale jeszcze, żeby się upewnić, napisałam do Corrado Martino na Instagramie. Tam mi szybko odpisano, że tak, że na pewno będzie zrealizowane moje zamówienie tak, żebym ja była zadowolona, więc też również bardzo miły kontakt ze strony firmy tutaj mnie spotkał. I co mnie bardzo zaskoczyło, bardzo szybka realizacja. Ja myślałam, że na torebunię będę musiała czekać, no nie wiem, 5 dni, 10 dni przez tą personalizację, bo z tego co pamiętam, Karolina jak nagrywała film, to opowiadała, że ta strona robi się na początku, więc jeżeli zrobicie sobie personalizację, to nie możecie zareklamować tej torebki, bo no po prostu to się robi na początku, nie na samym końcu. Torebka na mnie po prostu czekała 2 dni. Ona się 2 dni robiła i ja ją dostałam właśnie na drugi dzień roboczy albo na trzeci dzień, co mnie naprawdę bardzo, bardzo mocno zaskoczyło na ogromny plus. I nie wiem, czy powiedziałam w końcu, że faktycznie cały ten paseczek przyszedł w tej długości, co napisałam do firmy. No i słuchajcie, musicie, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem tej torebuni, to musicie sobie właśnie zmierzyć, jeżeli jesteście niskimi osobami, jaka by była długość dla Was odpowiednia, bo niestety nie ma regulacji jakby ten paseczek, więc wiem, że tutaj się te ogniwka na pewno odejmuje, ale zrobi to profesjonalnie firma, a nie będziecie tego robić na własną rękę w domu, żeby nie zniszczyć tego oto paseczka.
I jak zobaczyłam tą torebkę u Hani, to po prostu się zakochałam. Tym bardziej, że ona powiedziała, że jest niesamowicie uszyta i w ogóle, i w ogóle. A powiem Wam szczerze, jednym z takich akcesoriów dla kobiet, który dla mnie, przeze mnie jest wręcz znienawidzony, to są właśnie torebki. Bo torebki zazwyczaj nie są dopasowane do tak niskich osób jak ja. No, jak już przypominam, ja mam 1,56 m i wiecie, no te torebki albo są dla mnie za małe i niepraktyczne, że mieści mi się tylko telefon, albo są za duże i po prostu mnie przytłaczają, co nie wygląda jakby całościowo korzystnie. I ja mam bardzo mało torebek, dlatego te torebunie, które już posiadam, są w mojej kolekcji takie bardzo wyjątkowe. I cieszę się, że do tej kolekcji dołączyła właśnie ta torebunia. Jest to kolorek pudrowego różu, w połączeniu ze złotem wygląda naprawdę przepięknie, elegancko. To złoto przy tej torebuni wygląda jak taki rose gold. I torebka jest w skórze, która ma taką fakturę. Zobaczycie z bliska, jak Wam pokażę, jak ją właśnie nagrywałam z bliska, no to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli wybierzecie sobie formę personalizacji, to logo Corrado Martino przechodzi Wam tutaj na boczek. Bardzo fajnie, że tutaj jednak jest to logo Corrado, które również przez to, że ja wybrałam sobie kolor złoty tych okuć i dodatków, no to jeszcze tak naprawdę tej torebce dodaje szyku, tak naprawdę przez to, że jednak jest to logo firmy, która stworzyła tą torebunię. To, co mnie urzekło osobiście, to to właśnie, że można zrobić personalizację dowolnej treści, chyba 17 znaków. Można dodawać też takie znaki niestandardowe jak małpa, hashtag, serduszko i gwiazdkę. Ja się zastanawiałam, czy napisać Betty Blue i serduszko, ale ostatecznie wybrałam Betty Blue. Stwierdziłam, że może kiedyś do tego serduszka powrócę w innej torebce, bo w tej jestem po prostu zakochana, zauroczona po prostu jestem tą torebką. Jest tak piękna, powiem Wam, że jak ona do mnie przyszła, to położyłam ją przy telewizorze i po prostu na nią patrzyłam, wręcz jej nie używałam, bo musiałam się na nią napatrzeć i się nią po prostu nacieszyć. Ogromny plus dla firmy, że przy doborze personalizacji wybieramy sobie od razu kolor okuć, czy chcemy właśnie mieć dodatki złote, czy chcemy mieć dodatki srebrne. Jeżeli wybieramy właśnie dodatki srebrne, no to personalizację również mamy srebrną, jeżeli złotą, no to adekwatnie wtedy mamy złotą. A teraz pokażę Wam, jak torebunia wygląda z bliska, kiedy mamy światło takie bardziej ciepłe, dzienne. Mam nadzieję, że torebka Wam się podoba, a teraz pokażę Wam, ile się w niej mieści.
Otóż w każdej torebce, niezależnie jaki kolor sobie wybierzecie, to zawsze środek jest taki fuksjowy, różowy. Nie chcę tej torebuni sobie tutaj uszkodzić, ale no fuksjowy, różowy, widać to. No dobrze, no i będę wkładać przedmioty, żeby ją po prostu upchać, żeby pokazać Wam, ile się rzeczy w niej mieści. To mamy tak, telefon jeden, telefon drugi większy, paletkę cieni, bardzo duży portfel, zobaczcie jaki ja mam duży portfel, przez to, że ten jest skórą i ten jest skórą, to wiecie, to też I tak naprawdę ona już jest cała wypełniona, nawet jest ciężka, bo ten portfel jest wielki, ale gdybym jeszcze się uparła, to bym mogła jakieś takie, nie wiem, dajmy na to serum do twarzy jeszcze tu zmieścić, o, stopy peeling. I wiecie, że jeszcze coś tutaj bym zmieściła, krem pod oczy i o, pędzelek z Biedronki, taki też dłuższy. Dobra, ha, 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 ciach. I nie ma tutaj tak naprawdę na styk nic. I zwróćcie uwagę na to, że ta część, mimo że, Boże, jaka ona się teraz ciężka zrobiła, mimo że jest ona cała wypełniona, to powiem Wam, że tutaj się nie zrobiło wybrzuszenie i bardzo, no, korzystnie wygląda, jakby nie wiadomo, co tutaj po prostu było. Więc widzicie, ta torebunia jest mega pojemna. A teraz o pozostałych kolorach torebek, oczywiście jest ich więcej. Ta torebka, którą ja mam, to jest premierowo zrobiona torebunia w wersji Safiano, czyli takiej skóry, pudrowy róż, zrobiona na walentynki. W takiej też skórce mamy wersję czarną. Wszystkie te torebki mają środek właśnie ten taki fuksjowy, różowy mocno, a pozostałe torebki, które są i są również no przepiękne po prostu, ale no wiecie, no nie można mieć ich wszystkich naraz. Chociaż kto bogatemu zabroni, są one w kolorystyce czarnej, czerwonej, fuksjowej całej. I teraz weszły trzy nowe kolory, taki niebieski, szary i taki ala nude, bądź powiedzmy jasny, pudrowy róż. I tamte pozostałe torebki są w wersji welurowej, takiej bardzo eleganckiej. Co mogę jeszcze powiedzieć na sam koniec? No ja jestem mega zadowolona z tej torebki, no po prostu jest przepiękna. Uważam, że jest coś w niej tak niesamowicie romantycznego. To serduszko to też nie jest takie, wiecie, są różne serca i powiedzmy, że niektóre kształty serca są bardziej infantylne, a ta torebka jest po prostu elegancka i romantyczna. Moim zdaniem będzie ona pasowała do młodej dziewczyny, która dopiero dorasta, dajmy na to, ma te 16 lat, i do mnie, która mam lat 28, i do kogoś, kto ma lat 40. Po prostu jest to, no uważam, ponadczasowy wzór. I może się zastanawiacie, po co ja mam tutaj przypiętą jeszcze tą kartkę, dlaczego jej nie odczepiłam. Specjalnie nagrywając ten film, właśnie tą kartkę chciałam mieć, żeby nie zapomnieć, jakie informacje ważne do nas przychodzą. Otóż, żeby długo się cieszyć dobrym produktem, musimy o niego też dobrze dbać. A firma napisała tutaj taką karteczkę: dbaj o mnie, a na pewno Ci się odwdzięczę. I napisane jest, przed czym mamy ją chronić, czyli przed zamoczeniem i temperaturą powyżej 40 stopni, substancjami plamiącymi i żrącymi, przeciążeniem, czyli maksymalnie możemy tutaj mieścić
przedmioty, które są nie cięższe niż 3 kg i musimy ją chronić przed długotrwałym narażeniem na promienie słoneczne. I teraz konserwacja, czyli czyszczenie wilgotną gąbeczką z mydłem w letniej wodzie o temperaturze od 20 do 40 stopni. Nie czyścić chemicznie, no bo mogą się zrobić tutaj odbarwienia i ja z mojej strony, co mogę Wam powiedzieć, to uważajcie w galeriach na środki do dezynfekcji, bo ja zniszczyłam sobie moją czarną torebkę. Mam czarną torebkę ze skóry, też coś takiego ala, też taki podobny materiał i niestety zrobiły mi się odbarwienia, jak skorzystałam ze środka do dezynfekcji w toalecie w galerii, bo mi po prostu prysnął ten środek na tą moją torebunię, no i co? I tak naprawdę zniszczyłam sobie moją torebkę. I takie jedno moje małe marzenie na sam koniec to to, żeby ta torebunia w tej wersji Safiano była w takim kolorze jak mój portfel. Coś takiego a la baby blue, taki jasny niebieski, wiecie, że to by była dla mnie taka idealna po prostu torebunia. Wiem, że teraz właśnie wyszła nowa wersja niebieska, ale to taki bardziej chabrowy kolor. Równie piękny, ale ten taki baby blue jest moim takim wymarzonym kolorem, więc mam nadzieję, że firma będzie się rozwijać i że stworzy również taki model i wtedy na pewno napiszę sobie Betty Blue, ale już z serduszkiem. Ja jestem bardzo zadowolona z torebki, serdecznie Wam ją polecam. Dałam za nią 199 zł, ona teraz kosztuje, na stronie sprawdzałam, 209 zł. To dużo i niedużo. Uważam, że warto jest wydać tą cenę na tą torebkę, bo jest po prostu zrobiona fenomenalnie. A teraz dobra informacja dla osób, które po prostu kupują na prezent tą torebkę. Ja ją wzięłam w takiej wersji podstawowej, czyli ta torebka i ten długi łańcuszek z karabinczykami. Ale otóż tą torebkę można trochę rozbudować, czyli mogłabym sobie dokupić krótszy paseczek, żeby nosić tą torebkę, wiecie, w dłoni. Mogłabym kupić tylko i wyłącznie pasek, ten oto pasek, bez tych karabinczyków, długi taki właśnie pasek, czyli długi można dokupić, krótki można dokupić i też, co jest świetnym pomysłem w ogóle, można dokupić do tej torebuni taką mini torebkę Paris, mini Paris, małą właśnie Paris, czyli małe serduszko i można je przypiąć tu i nosić jako dwa serduszka, a można po prostu potraktować to serduszko jako portfel i nosić tam karty do bankomatu, ponieważ teraz firma Corrado Martino wszyła tam taką specjalną folię, która odbija to coś, co pozwala nam na płatność zbliżeniową, więc nikt nam nie szczyta karty, nie pobierze nam pieniążków bez naszej zgody. No ja uważam, że to jest świetny pomysł na prezent, bo właśnie jest to prezent rozwojowy. Ja za jakiś czas, jak będę mieć taką ochotę, to sobie dokupię tą mini Paris, ale też co jest fajne, to, że ja nie muszę dokupować jej w tym samym kolorze. Jeżeli będę chciała na przykład dokupić sobie niebieskie małe serduszko, to kupię sobie niebieskie serduszko, no nikt mi tego nie zabroni. I również te małe Paris można personalizować. Karolina pokazuje w swoim filmie bardzo fajne personalizacje, jakie można zrobić. Można zrobić samo serduszko, można zrobić samą gwiazdkę. Ta gwiazdka mnie po prostu ostatnio urzekła. No i można tak naprawdę dowolnej treści personalizację wybrać łącznie, żeby było 17 znaków. I też co jest ważne, ja wybrałam literki, jak widzieliście na zbliżeniu, małe Betty Blue, ale można też wybrać sobie literki, które są dużymi literami. Mam nadzieję, że taki inny film na moim kanale Wam się spodobał. No uważam, że ten produkt jest naprawdę godny polecenia, dlatego zrobiłam na jego temat film i też
Ja zrobiłam ten film po prostu z ogromnego szacunku do Karoliny, bo kiedyś żeśmy się spotkali w Gdyni, pojechałam na spotkanie do Gdyni, do galerii. Mam z Karoliną i z Darkiem zdjęcie. Karolina była jedną z pierwszych osób, które oglądałam na YouTubie. Sama nie sądziłam, że będę miała założony kanał, więc to jest wszystko takie owiane, tak no, sympatią ogromną moją do Karoliny i takimi miłymi wspomnieniami, które no, uwieczni ta torebunia. Jeszcze Wam pokażę, jak ona wygląda na mnie. Dziękuję kochani za spędzony ze mną czas i do kolejnego spotkania. Pa, pa!